Dzień dobry Państwu, witamy w naszej cowtorkowej pogawędce. Robert Walenciak i Jakub Dymek, dzień dobry. nasza przeglądowa, cowtorkowa pogawędka. Pogawędka na temat, o którym myślałem długo wcześniej, zresztą rozmawialiśmy na ten temat. Otóż proszę zwrócić uwagę. Jest taka sytuacja, że media zajmują się celebrytami, którzy zaszczepili się wcześniej niż inni. Zajmują się panią minister, która wysłała swoje dzieci w góry na narty, chociaż nie powinna. Zajmują się ważnym czy najważniejszym politykiem polskiej prawicy, który odprawia mszę, nie odprawia mszę, ale uczestniczy w mszy świętej, która jest transmitowana i wygłasza tam polityczne, czy też kościelne, to już nie wiem, jak to odróżnić, kazania i przesłania. A tak naprawdę jest gigantyczny szum, hałas koło tego wszystkiego, a tak naprawdę odnosimy wrażenie, ja i Kuba, że ta prawdziwa rzeczywistość gdzieś nam umyka między palcami, że opinia publiczna jest cały czas bombardowana sprawami, no może ważnymi, ale na pewno nie pierwszorzędnymi. Natomiast te sprawy pierwszorzędne są gdzieś z boku, bo przecież nie można wszystkim naraz się zajmować. I to trochę przypomina dawną metodę, którą stosował Donald Tusk wobec Jarosława Kaczyńskiego, tak zwaną metodę pociągania kijem po klatce z tygrysem. Jak Tusk miał kłopoty, wówczas wychodził na scenę Janusz Palikot, który wygłaszał jakieś obrazobórcze twierdzenia dotykające Kaczyńskiego. Wtedy był jazgot, był krzyk, a Platforma mówiła, no proszę bardzo, nie ma z kim przegrać, taki Kaczyński nie potrafi się zachować. I teraz odnoszę wrażenie, że tę samą metodę stosuje Jarosław Kaczyński, tylko nie jest tym tygrysem warczącym w klatce, tylko on jest tym, który pociąga kijem po jej prętach. A dziennikarze, media i inne osoby, te rozmaite bańki facebookowe krzyczą, awanturują się, a prawdziwe sprawy gdzieś mijają nam z boku. Taka jest moja opinia, jestem ciekaw twojej, Kuby. Dzień dobry, Robercie, dzień dobry Państwu. No cóż, w największym skrócie, gdyby można było umierać na kiepską jakość debaty publicznej, to Polacy by umierali właśnie na tę diagnozę, bo z czymś takim przecież mamy w ostatnich tygodniach do czynienia. My ten tydzień rozpoczęliśmy od rekordowo złych odczytów jakości powietrza w Polsce, nie na skalę naszej zimy i naszego smogu, tylko na skalę świata. Wczoraj we Wrocławiu, moim rodzinnym mieście, powietrze było gorsze niż w Karachi, Lahore czy Kabulu i zwyczajnie zagrażało zdrowiu tych, którzy chcieliby tym powietrzem oddychać, a przecież innego nie ma. Warszawa, gdzie obydwaj teraz jesteśmy i mieści się redakcja naszego przeglądu, była niewiele lepsza, bo była na 6. miejscu między Wrocławiem a Warszawą. Były te miasta chińskiej Doliny Przemysłowej, czy fabryk hinduskiej, prawda? Tak, czy hinduskiej, czy bengalskiej Doliny Przemysłowej. No, słowem, było naprawdę morderczo i zarazem też ten tydzień przyniósł nam informację o tym, jak w ogóle wysoka śmiertelność jest w Polsce. To chyba po raz pierwszy ujawnił dziennik Gazeta Prawna, ale w śmiertelności na 1000 mieszkańców dzisiejsza Polska w 2021 roku przegoniła już Polskę stalinowską, tę z roku 52, 3 czy 6. No, to jest zatrważająca statystyka, a dołożę do tego tylko jeszcze jedną ciekawostkę, o tym również przecież pisaliśmy. Średnia wieku w naszym kraju w ogóle spada. Przewidywalna długość życia, co prawda nieznacznie, ale jednak z każdym rokiem od 2017 i 18 jest w naszym kraju mniejsza. To oznacza, że ci, którzy dziś się rodzą, mogą spodziewać się, że będą krócej średnio żyli niż ci, którzy urodzili się jeszcze kilka lat temu, za czasów tej Polski w ruinie. No, to wszystko zebrane razem przedstawia obraz
po którym w ogóle nie jest do śmiechu i nie powinno być do śmiechu, tymczasem rzeczami całkowicie żartobliwymi, niepoważnymi czy wprost żenującymi zajmuje się dziś polska debata publiczna. I w tym sensie ten bonmocik, od którego zacząłem naszą rozmowę, niestety staje się prawdziwy. My naprawdę, dosłownie, umieramy w Polsce na złą jakość debaty politycznej, medialnej i eksperckiej. Mówi się bardzo dużo o służbie zdrowia. Służba zdrowia jest dzisiaj najważniejszym jakby elementem państwa. No i proszę, dorzucę ci też parę informacji. Regularnie maleje w Polsce liczba szpitali. Zebrałem tak ad hoc dane. W latach 2005-2007, czyli gdy rządził PiS, zlikwidowano 33 szpitale. W kolejnych 8 latach, czyli ze czasów już Donalda Tuska i Ewy Kopacz, 208. Teraz, ale w pierwszych latach, do roku 2018, w pierwszych latach rządów PiS, 7, więc już niedługo nie będzie co likwidować, bo tych szpitali jest coraz mniej. Ta służba zdrowia jest coraz gorsza. I to nie tylko chodzi o służbę zdrowia, chodzi również o edukację, która również jest coraz słabsza, a ten pomysł oczywiście o likwidacji gimnazjów okazał się może bardzo fajny w mniejszych miejscowościach, ale w dużych miastach okazał się w moim przekonaniu tragiczny. Poziom nauczania gwałtownie runął w dół. A nauczanie zdalne do tego się na pewno już przyczyni w sposób straszliwy. I tak można iść sektor po sektorze i nic. I nic się nie dzieje w gruncie rzeczy. I to jest dla mnie fascynujące. Oczywiście tak jak ja i tak jak i ty, bardzo cieszymy się, że jest 500+ i uważamy, że to jest program bardzo potrzebny dla Polski, ale jednocześnie no, trudno mi nie mieć wrażenia, że jest to takie coś na odwal, że to władza daje 500+ i mówi, masz matko dziecka 500 zł, ale w związku z tym, jak dałem ci te 500 zł, to nie muszę się martwić już o poziom służby zdrowia, o to, czy dostaniesz tym dzieckiem się do lekarza, czy nie, o poziom nauki, to sobie sama załatwiaj, bo masz 500 zł i jakby za te 500 zł można było załatwić sobie i lekarza, i leki, i pielęgniarkę, i korepetytora, i wszystko, co sobie można wyobrazić. Mamy więc państwo liberalno, takie jak do tej pory liberalne, plus 500+. I w zasadzie, a instytucje państwa, tak jak chociażby w Europie Zachodniej, nie działają, a można wręcz powiedzieć, że działają coraz gorzej. No, z wyjątkiem policji, przepraszam, bo ona bije mocniej. Chociaż tutaj a propos rozmowy o tym, co w tym tygodniu się wydarzyło i jakie przestrzenie działania państwa zawodzą, to właściwie o policji i wymiarze sprawiedliwości też dla uczciwości powinniśmy powiedzieć kilka słów, bo w niedzielę chyba, czy w poniedziałkowe przedpołudnie doszło do samobójczej śmierci osadzonego w areszcie w Kielcach, podejrzanego o popełnienie przestępstw seksualnych wobec nieletnich. I to jest taka sytuacja, która, nie wiem, czy pamiętasz, ale na pewno pamiętasz, jeszcze kilka lat temu w Polsce byłaby bardzo głośna. Znaczy, jeżeli w areszcie wiesza się, a w ogóle nie osadzony w pojedynczej celi, ale ze współwięźniem, wyobraź sobie, wiesza się człowiek i rano znajdują jego trupa funkcjonariusze i nie wiedzą, co się stało, dlaczego on nagle znalazł krzesło, sznur i worek na szyję, żeby dokonać tego samobójczego aktu, to znaczy, że coś w tym systemie penitencjarnym nie działa. I kilka lat temu takie historie były głośno omawiane przez prasę i kończyły się często dymisjami na bardzo wysokim szczeblu. Minister Sprawiedliwości Ćwiąkarski w ten sposób podał się do dymisji, dlatego że w więzieniu popełnił samobójstwo, jeden z osadzonych. Dokładnie. Zarazem dowiadujemy się, że prokuratura na szczeblu centralnym, to jest Ziobrowskim, ma według relacji niektórych gazet niejako karnie delegować prokuratorów, którzy
podpadli władze kilkaset kilometrów od ich miejsca zamieszkania i tam po prostu do takich małych prowincjonalnych jednostek się ich wysyła, żeby sobie przemyśleli swoje postępowanie. Na przykład rekordzista 300 kilkadziesiąt kilometrów od domu, bo jest bodajże z Wrocławia, a dostał delegację, żeby sobie dojeżdżać w na Podkarpacie gdzieś przy przejściu granicznym z Ukrainą. No i to są chociażby doniesienia z kilku, nawet nie dni, a kilkudziesięciu ostatnich godzin dotyczących tego, jak działa lub nie działa wymiar sprawiedliwości. No i to wszystko, czyli, a jeszcze przepraszam cię, i z jeszcze jednej półeczki mojej, coś o czym pisaliśmy równo rok temu w Przeglądzie, czyli spłynęły do nas badania Eurostatu, że mieszkania w Polsce mimo pandemii drożały prawie najszybciej w Europie. No i mamy kilka takich doniesień dotyczących fatalnego stanu państwa, które spływają do nas dzień po dniu, tymczasem debata publiczna żyje czymś zupełnie innym i trochę rozgrywa nas, bo tu nagle dowiadujemy się o jakichś nagich zdjęciach na koncie Marka Suskiego, tutaj dymi selekcjonera kadry piłkarskiej, konkurs skoków, nie wiem co jeszcze i tysiąc innych też mikroawantur oczywiście po lewicowej stronie, które zupełnie odwracają uwagę od tego, że nie działają w Polsce, zawodzą najbardziej fundamentalne obszary naszego życia, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo czy wymiar sprawiedliwości, o których należałoby mówić i co się w tym internetowym gabinecie luster, w tym śmietniku opinii po prostu nie dzieje. I żeby była jasność, nie jesteśmy, szanowni słuchacze i oglądacze, nudziarzami, dziadersami, którzy tylko lamentują i którzy chcą zabrać społeczności i Polakom takie przyjemności jak skoki narciarskie, czy konkursy piosenek, czy inne fajne rzeczy, czy choćby plotkowanie, to tak, które też jest fajne. Natomiast apelujemy o to, by dokonywać zwykłej selekcji, którą na przykład dokonujemy kupując, idąc w sklepie. Więc potrzebne są i słodycze, i rozmaite przyprawy, ale z samych słodyczy i z samych przypraw obiadku się nie zrobi. Są potrzebne do tego również sprawy poważne, takie jak wkładka skrobiowa. Więc jeżeli debatujemy, to oczywiście debatujemy również o rzeczach wesołych, ale nie zapominajmy, że podstawą jakby tego wszystkiego powinny być sprawy poważne. I tej powagi brakuje mi zarówno po stronie opozycji, jak i po stronie rządzących. Jedni i drudzy uciekają od tego, czasami tłumacząc się, że to są nudne rzeczy, że takie, śmakie i owakie. No, może i nudne, ale bez tego to jest po prostu puste. Bez tego debata robi się absolutnie nieważna i niepoważna. I nie dziwmy się, że ludzie wyłączają mikrofony, nie chcą tego słuchać, bo po co? Tak sądzę. No i powiedz mi, Kuba, w takim razie co zrobić? Czy to młode pokolenie, to twoje pokolenie ma jakiś pogląd na to, jakiś pomysł, by rozmawiać o sprawach również istotnych? Jest dokładnie odwrotnie, to znaczy ci, którzy wychowali się wyłącznie w świecie mediów internetowych, zupełnie zatracili horyzont tego, co jest gdzieś istotne, a tego, co najbardziej doraźne, bo to właśnie komunikacja w mediach społecznościowych, ten niezwykle szybki cykl życia newsa, był jedną z najbardziej destrukcyjnych dla naszej debaty publicznej rzeczy. Znaczy tutaj akurat rozglądanie się z nadzieją za nowymi technologiami i młodszym pokoleniem jest absolutnie bez sensu, bo to te nowe technologie komunikacyjne okazały się być najbardziej toksycznym, niszczącym środowiskiem dla mediów w ogóle. Więc tutaj bym raczej nadziei w tym nie upatrywał. Oczywiście są pojedyncze profile, strony czy inicjatywy, które próbują przywrócić wagę
rzeczom, które próbują merytorycznie w oparciu o fakty informować o takich sprawach, które z zewnątrz wydają się nudne, bo nie dotyczą żadnych personalnych skandali, bo trzeba trochę statystyki przyswoić, żeby je zrozumieć, bo należy przyjrzeć się temu, jak coś działa systemowo. I te inicjatywy może byłoby dobrym pomysłem, żebym kiedyś opisał, czy wymienił, czy przypomniał z nazwy wszystkim nam tutaj zgromadzonym wśród słuchaczy i słuchaczek tego naszego programu, ale ogólna tendencja jest odwrotna. Pamiętajmy, ile ruchów społecznych w samym minionym roku obiecywało coś zmienić, zawalczyć o coś, ochronę środowiska, prawa kobiet, walkę ze smogiem, pomoc seniorom w trakcie pandemii i wszystkie te takie szczytne inicjatywy i zrywy, ilekroć trafiały do tego internetowego magla, ginęły po chwili, bo przecież rytm internetu i mediów społecznościowych dyktuje, aby działo się coś codziennie i aby nasza uwaga nie skupiała się dłużej na jakiejś jednej inicjatywie, jednej sprawie, jednym problemie, dłużej niż dopóki przynosi ona lajki, uśmieszki, serduszka i polubienia, a siłą rzeczy żadna z poważnych spraw, to znaczy czy to będzie przemoc domowa, czy smog w Polsce, czy ochrona środowiska, prawa zwierząt, czy energetyka, po prostu nie da się jej załatwić za pomocą tak zwanego kliktywizmu, nie da się po prostu olbrzymiej systemowej wajchy przesunąć dzięki czemuś, co zyska jednodniowy rozgłos w sieci, więc te ruchy upadały jeden za drugim. Ja mam taką swoją prywatną listę hańby inicjatyw, gdzie ludzie odgrażali się, że dosłownie przeprowadzą rewolucję i zmienią jakiś istotny wymiar funkcjonowania polskiego państwa i tylko gdy zainteresowanie internetu wygasało, gdy okazywało się, że jakaś sprawa, mówiąc brzydko, nie grzeje i przestaje generować pozytywne emocje, natychmiast o tym projekcie zapominali. Tutaj niestety, i obiecuję domknąć ten wątek konkluzją, tutaj niestety rządzący zyskali olbrzymie i przepotężne narzędzie, bo jeżeli taki słomiany zapał kieruje nami jako społeczeństwem w odniesieniu do spraw publicznych, jeżeli zapalamy się do czegoś, uznajemy coś za bardzo ważne tylko po to, żeby za chwilę o tym zapomnieć, to ludzie w rodzaju Zbigniewa Ziobry mają nieskończenie wiele możliwości, żeby wymyślać jakiś temat, skupiać wokół niego uwagę, generować zainteresowanie, generować także sprzeciw, a potem natychmiast przeskakiwać na coś innego i w ten sposób zarządzać emocjami. Tutaj to, od czego zacząłeś, czyli ta niechlubna i niedobra taktyka zarządzania emocjami z czasów Platformy Obywatelskiej, gdy można było rzeczywiście dowoli grać tym, jak będą manifestować się emocje społeczeństwa w przestrzeni publicznej, została przez przeciwników Platformy przejęta i zaadaptowana w stopniu doskonałym. Ba, należy chyba powiedzieć, że uczeń tutaj przerósł mistrza. Pięknie zakończyłeś i w zasadzie powinienem z oklaskami podziękować i sobie, i tobie, ale ja pozwolę sobie dorzucić jeszcze jedną uwagę. Nie jest tak źle. Obserwowałem, widziałem, czytałem badania dotyczące poziomu zaufania i nieufności, najnowsze, i na czele tej listy jest akurat już polityk, który nie zajmuje się szczuciem, a wręcz przeciwnie. Szymon Hołownia jest politykiem, już politykiem, nie dziennikarzem, tylko politykiem, który cieszy się największym zaufaniem Polaków i wyprzedza premiera i prezydenta, którzy powinni mieć owe zaufanie jakby z natury, a na czwartym miejscu jest Rafał Trzaskowski. Natomiast na samym dnie i liderem przy okazji nieufności jest wspomniany przez ciebie Zbigniew Ziobro, czyli można zarządzać emocjami, ale jeżeli robi się to w sposób brutalny, o tak to bym nazwał, to się chyba nie opłaca, bo przecież wyborcy pamiętają. Nie wiem, czy tak będzie, czy nie, ale mam nadzieję, że zło nie będzie popłacało i tym optymistycznym akcentem kończymy.
Tak, kończymy. No i chyba wypada przypomnieć, że w kioskach jest nowy numer tygodnika Przegląd, gdzie obydwaj, ja i ty, piszemy o sprawach istotnych, jak sądzę, dla Polski, świata i w ogóle globalnej polityki, bo zajmujemy się w tym numerze szeroko zmianą władzy w Waszyngtonie i tym, co nowy prezydent i nowa administracja będzie oznaczał dla Polski, dla świata, dla naszych wspólnych relacji, choć to oczywiście nie wszystko. Czemu poświęcony jest ten numer? Tak. I zajmujemy się pytaniem, jak Andrzej Duda będzie rozmawiał z Joe Bidenem o Forcie Trump. Czy będzie mówił, że to jest wspaniała idea, świetny pomysł, czy wymyśli, że to jest Fort Biden, czy wymyśli jakąś inną, prymitywną, że tak powiem, zagrywkę. Ale o tym może już przy innej okazji. Dziękuję Państwu bardzo. Robert Walenciak. I Jakub Dymek, dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Dziękujemy.